Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy sobie z Łukaszem o pojęciach transakcji i innych zdarzeń innego rodzaju, a także znaczenia tego pojęcia dla ustalania obowiązków dokumentacyjnych. Czyli skupimy się na dokumentacji cen transferowych i zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. I teraz, Łukasz, pytanie do Ciebie, po to się tu spotkaliśmy. Czy właśnie te nowe regulacje, nowe przepisy, które obowiązują od 1 stycznia 2017, przepisy dotyczące ustalania obowiązków dokumentacyjnych, one w jakiś istotny sposób wpłynęły na sytuację podatników i przedsiębiorców? Przedsiębiorców, którzy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi. Czy mają teraz lepiej, gorzej, czy faktycznie to w jakiś tam sposób wpływa na ich sytuację regulatorską, czy w tej chwili ta dokumentacja będzie większa, mniejsza. No, na pewno nam to w sposób przystępny opowiesz. Tak, odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście nowe regulacje wprowadzają dość rewolucyjne zmiany. Przede wszystkim należy wskazać, że nowe przepisy wskazują dwa rodzaje progów, które muszą być spełnione jako warunek, żeby podlegać regulacji w zakresie cen transferu, żeby być zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferu. Pierwszy próg dotyczy przychodów i kosztów, które podatnik osiągnął w roku poprzedzającym rok, w którym ma sporządzić dokumentację cen transferu. Ten minimalny próg to jest 2 miliony euro. Przychodów lub kosztów. No jest jeszcze drugi próg, minimalny 50 tysięcy euro do wartości transakcji lub innego zdarzenia, aby ta transakcja albo to inne zdarzenie podlegało obowiązkowi udokumentowania. To są zmiany w zakresie obowiązków, natomiast są jeszcze zmiany w zakresie ilości informacji, które mają być zawarte w dokumentacji cen transferowych. Można powiedzieć, że tutaj ilość informacji, które podatnicy muszą zamieścić obligatoryjnie, uległa znaczącemu zwiększeniu. Te informacje, które są zobowiązani przedstawić, dotyczą tak naprawdę sedna, istoty funkcjonowania ich przedsiębiorstw, a więc nie może być to już dokumentacja czysto formalna na zasadzie realizujemy strategię rozwoju i kropka. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że niektórzy podatnicy mają gorzej, jeżeli wpadają w nowe progi, a niektórzy mają lepiej, ponieważ wypadli z tego obowiązku, ponieważ stare przepisy w ogóle nie przewidywały tego obowiązku, nie przewidywały możliwości wyłączenia się z obowiązku w zależności od przychodów lub kosztów rocznych, czyli tego nie było progu 2 miliony euro, a więc dla niektórych podmiotów lepiej, dla niektórych gorzej. A powiedz mi, Łukasz, jeżeli chodzi o ten drugi próg, który wspomniałeś, czyli wysokość transakcji, która wynosi co najmniej 50 tysięcy euro. I to rośnie stosownie do wzrostu przychodów lub kosztów podatników. Tutaj przepisy wydaje mi się, że one są troszkę niejasne. I na pewno już jakąś dozę doświadczenia mamy w tym zakresie. Też mamy interpretację Ministerstwa Finansów. Jakie wątpliwości w praktyce pojawiają się, jeżeli chodzi właśnie o ten drugi próg transakcyjny? Tak, czyli odnosząc się do tego progu minimalnego 50 tysięcy euro, który tam rośnie, stosownie do uzyskiwanych przychodów lub kosztów. Rzeczywiście tutaj pojawiają się chyba najistotniejsze w praktyce wątpliwości, ponieważ jest to związane z tym, że jeżeli podatnik sobie źle określi ten próg wartości, nie sporządzi dokumentacji, to wówczas tak naprawdę otwiera się możliwość stosowania sankcyjnej stawki podatku PIT lub CIT 50%. To jest problem nie tylko teoretyczny, ale też praktyczny. Tego rzeczywiście podatnicy się boją. Jakie tutaj są wątpliwości? Przede wszystkim wątpliwości są związane z tym, czy sumować transakcje, czy je grupować. I w związku z tym, jakie transakcje, czy pożyczka zabezpieczona i niezabezpieczona udzielone przez dwa podmioty powiązane podlega sumowaniu, czy też nie. I tak naprawdę
jest to jeden z takich, no, chyba potencjalnych obszarów sporu z organami podatkowymi, ponieważ do tej pory wydawane interpretacje nie są jednolite. W chwili obecnej wydaje się kształtować linia taka w miarę rozsądna, która rzeczywiście ogranicza obowiązek sumowania wartości tych transakcji i innych zdarzeń do transakcji podobnych do siebie, co do istoty, i zawieranych lub przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. A więc nie sumujemy wartości transakcji lub innych zdarzeń przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Tylko tutaj mówimy o podmiotach powiązanych. Czyli konkludując to, co powiedziałeś, przedsiębiorcy raczej powinni w sposób taki holistyczny podejść do funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa i raczej ustawodawca chciałby eliminować przypadki sztucznego dzielenia kwoty transakcji, tak żeby nie wchodzić w obowiązek sporządzania cen transferowych. Tego chciał ustawodawca uniknąć. Czy skutecznie, czy nie? No, jak uważasz? Znaczy, wydaje mi się, że tak, że na pewno celem tych przepisów było ograniczenie możliwości sztucznego podziału jednolitych gospodarczo transakcji na dwie odrębne, tak aby uniknąć obowiązku dokumentacyjnego. Wydaje się, że te pierwsze tak naprawdę interpretacje, pierwsza linia orzecznicza, która rysowała się w latach 2016-2017, była bardziej taka rygorystyczna. Tak naprawdę ten obowiązek był rozszerzony w sposób nieracjonalny. Natomiast teraz można mówić od 2018 roku właśnie o tej nowszej linii orzeczniczej, której celem jest zapewnienie tego, aby jednolite gospodarcze pod względem różnych parametrów, na przykład angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk, czy terminów płatności, sposobów płatności, transakcje były sumowane, bo tak naprawdę one co do istoty swojej gospodarczej stanowią jedno wydarzenie i nie ma powodu, aby je sztucznie rozdzielać, aby albo traktować jako osobne zdarzenie, jeżeli tylko są zawierane z podmiotami powiązanymi, ale formalnie są to dwie na przykład różne spółki. Więc cel jest, myślę, że jest jasno przekazany i wydaje mi się, że orzecznictwo też będzie sądu w administracji szło właśnie w tym kierunku. No właśnie, wspomnieliśmy sobie też o jakimś kierunku interpretacyjnym organów podatkowych i ja jakby na koniec chciałabym zapytać się ciebie, czy w ogóle jest definicja takiej transakcji bądź zdarzenia innego rodzaju, czy istnieje taka definicja w ustawie czy przepisach w ogóle prawa polskiego i jak do tego podchodzą właśnie, być może w tym czasie zdarzyły się jakieś przełomowe interpretacje, które by nam coś więcej powiedziały. Jeżeli chodzi właśnie o obowiązujące przepisy, to nie tylko polskie, ale też przepisy, no powiedzmy, wskazówki na gruncie OECD, nie ma jasnej definicji zdarzeń innego rodzaju, czy też transakcji. Najczęściej w polskiej praktyce podatkowe odwołują się organy podatku, ale też sądy do definicji słownikowej, jeżeli chodzi o rozumienie transakcji. I tak odwoływali się pod rządami starego porządku prawnego do 2016 roku i teraz widzę, że jest to kontynuowane. Natomiast rozwijany jest w sposób twórczy właśnie rozumienie transakcji i zdarzeń tego samego rodzaju. Więc tak naprawdę tutaj organy też się zastrzegają na gruncie wydawanych interpretacji, że to wymaga zbadania konkretnej umowy, konkretnego stanu faktycznego i nic konkretnie nie powiedzą. Tak samo sądy, analizując skargi czy rozpatrując skargi podatników na interpretacje indywidualne, mówią dokładnie to samo. Natomiast podatnicy powinni zwrócić w praktyce uwagę na jedną kwestię. Jeżeli mamy tak naprawdę podobny cel realizowany przez te same transakcje lub jakieś inne zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa, powinny się im pojawić znak zapytania i czy rzeczywiście w tym wypadku nie możemy mówić o jednolitym zdarzeniu gospodarczym, jednolitej transakcji, której po prostu wartość podlega sumowaniu. Bo tak naprawdę to
ten sposób rozumowania też byłby spójny z tym celem, o którym żeśmy wcześniej mówili, tak? Czyli żeby podatnicy nie mogli w sposób sztuczny dzielić jednolitych gospodarczo transakcji na dwie czy trzy odrębne, żeby uniknąć obowiązku dokumentacyjnego. A więc w tym zakresie myślę, że te interpretacje idą to do zasady w dobrym kierunku i myślę, że w praktyce podatnicy też powinni zwrócić właśnie na to uwagę. Bardzo dziękuję, Łukasz. Dziękuję. Bardzo dziękuję też Państwu. Myślę, że dużo wyjaśniliśmy dzisiaj, odnieśliśmy się i do przepisów, i do interpretacji. O cenach transferowych będziemy mówić jeszcze w kolejnym odcinku.